trąbka. Pomiędzy koncertami, kiedy akurat nie grała, o dziejach swego rodu z dumą opowiadała. Najpierw o pra 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 trąbkach, które odnaleziono w starożytności, w Egipcie, w grobowcu faraona. Dalej opowiadała o czasach dość mało w sumie przyjemnych, kiedy to trąbki grywały sygnał do wypraw wojennych. Potem o przodkach, którzy nie mając jeszcze zaworów, grali dostojne fanfary w blasku królewskich dworów. Najchętniej zaś wspominała, nierzadko z łezką w oku, o wielkich sukcesach trąbek w cudownych latach baroku, kiedy to każdy trębacz był gwiazdą, a jego kariera była co najmniej tak wielka jak ta Justina Biebera. Kolejny rozdział historii dotyczy trąbki klapowej, dla której sam Haydn napisał swój słynny koncert trąbkowy. Za każdym razem również przypominała wytrwale o trąbce z wieży mariackiej i jej mariackim hejnale. Na koniec z radością w głosie pod niebo chwaliła chwilę, gdy trąbki dostały w prezencie 3 idealne wentyle. Od tego czasu grają pełnią swego brzmienia, donośnym, jasnym dźwiękiem kolejne pokolenia.